tradycja powstańcza jest wciąż żywa, mimo upływu tylu lat. Oddany sercem sprawie waleczny mały smych, nikt nie znał tak Warszawy, dzielniejszy nie był nikt. Mój dowódca Góra, później Dolina, opisuje również parę słów o mnie. Ja brałem udział w ataku na lotnisku Bielańskim. No i tam u mnie pisze, że szedłem do ataku, należałem do 78 pułku piechoty, a właściwie w kawalerii później. I tam piszą, że szliśmy, tam Niemcy rzucili samochód pancerny i trzeba było go zniszczyć. Dostaliśmy rozkaz. Ja z plutonem porucznika Helskiego atakowaliśmy ten samochód pancerny. On niszczył, dostał się na pole ostrzału, ale dużo z naszych zginęło od tego samochodu pancernego. I tam porucznik Góra, nasz dowódca, pisze o mnie, że ja też miałem pseudonim, to również Orlątko i Mały. I tam pisze, że 14-letni żołnierz Mały, to znaczy ja, prowadziłem, za mną byli żołnierze, a ja 14-letni wojak byłem na czele. Zniszczyliśmy ten mój pluton, w którym byłem. Zniszczyliśmy samochód pancerny. Jan Dzienis, tak się nazywał, ten granatnikiem trafił akurat w otwór. Gdyby nie ludność cywilna, to ci biedni chłopcy czy dziewczyny nie poradziliby sobie tak skutecznie w walce, jak przy tej takiej harmonii, współpracy, takiego po prostu zaplecza duchowego, materialnego, odzieżowego. Słuchajcie, jak chłopcy szli na noc już później we wrześniu na barykady, to kobiety im pożyczały swoje ciepłe, jak to się mówi, odzienia, jakieś kurtki, jakieś, prawda, czapki, jakieś rękawice, jakieś w ogóle, no to śmiesznie to wyglądało, ale oni mówili, jak my drżymy zimna całą noc na barykadzie, to jest przydatne i to było maskujące jednocześnie, bo trzeba przyznać, że to było osłoną, prawda? Ojciec przyszedł do matki i mówi tak, zabieraj dzieci skoro świt i uciekaj do takich transzei i wykopów. Ludzie kopali sobie w okolicy domu jakieś 20-30 metrów takie rowy. I myśmy tam cały dzień siedzieli nakryci jakimiś, prawda, złomem, drzwiami, jakimiś blachami, jakimiś nakryciami z dachu i tak dalej, co się tam dało uratować. I dopiero w nocy kombinowaliśmy, gdzie pójdziemy spać. Czuwaj wiarą i wytężaj słuch, rysuj młody duch jak stał. Utrzymujemy tradycję, organizujemy tydzień Powietka Nocy, zawsze święto obrętowe w Ciechanowie. Uczestniczymy w różnych imprezach, znajdujemy starych kawalerzystów. Przykro nam niezmiernie, bo ostatniego 104-letniego w tym roku pożegnaliśmy w Toruniu. Panie rotmistrzu, jakaś krótka historia pana, bo pan jest dowódcą. Dowódcą i jednocześnie szefem Stowarzyszenia imienia 11 Pułku Ułanów Legionowych. Jest to grupa ludzi obejmująca oddziały w Wołominie, Kobyłce, Słupnie, Radomiu, Radomsku i Gulinowie. Teresa, powiedz mi, ty pamiętasz te czasy? Jak to było? Czy jakieś wspomnienia masz rodzinne na temat powstania? Ja mam wspomnienia takie rodzinne, że mój tatuś od 1943 roku tatusia nie widziałam już. Od 1940? Tak, a po 72 latach otrzymałam z prokuratury, z Gorzowa Wielkopolskiego papiery do Warszawy przyszły, że jako mój tatuś spoczywa na cmentarzu w Radowie. Po 72 latach, a papiery leżały w Czerwonym Krzyżu w Warszawie. Tyle lat moje, od 1971 roku.
Widocznie był zakaz, żeby ci... Tak, wiesz, na pewno. A jeszcze na tej tablicy jest napisane, że mój tatuś Edward Tomaszewski zginął jako zabity przez hitlerowców. SS. Aha. Napisane się tak w 1943 roku, 19 listopada. Taka jest na tej tablicy wypisana no, data. Aha. Tego, zastrzelili, bo tam po dwóch kolegów leży razem. Mhm. Jeszcze taki drugi kolega tam z tatusiem leży w tym grobowcu. Ale Żardowie. Czy on brał udział w powstaniu warszawskim? Ja panu powiem tak, że prawdopodobnie, bo mamusia się bojała długi czas mówić, bo mamusia w Panichówku była zabrana przez tatusia, bo mamusia nachodzili ciągle. Ci już po wojnie, tak? Czy... Nie, nie, podczas tego właśnie jak poszukiwali tatusia. Prawdopodobnie, że mój tatusia należał do tej Armii Krajowej. Aha, aha. A oni ścigali. Ale to już mówisz o UB, nie? Jak oni już po wojnie, jak była władza radziecka, jak się no, zmieniła. No mój tatuś w 1943 roku został zabity, no ale musiał aha. być wcześniej tej. No do tego należy, do tej Armii Krajowej, nie? Mhm. I co, oni chcieli rodzinę prześladować, czy coś? Tak, właśnie rodzinę, tak. Mojego tatusia, mamusia, została w Oświęcimiu w tych piecach gazowych spalona. Mojej mamusi, tatuś i bratu rozdolnie zostały w Panichówku powieszone. A i ona była w Panichówku właśnie zabrana, takie trzy smuglerki z Poleża prowadzili. I z nimi zabrana została mamusia tam do tego Panichówka. I, bo tak to byli też tam powiesili byli. Ale że jak raz tam tych wzięły te dwie panie na kuchnię, tak mamusia z nimi jak raz te życie uratowane miała. Ojej, ale że tam tatuś jej leżał i brat w tym Panichówku tam na takich tych, leżały na tych prycach takich. To jednego dnia tatusiowi nie spał kawałek chlebka, nie zjadł, tylko tego ojca chciała ratować na drugi dzień bratu. Brał ten chlebek. Mhm. I któryś tam zauważył, albo z tych, któryś tam powiedział, że taka i taka tam przynosi i tam zapasł i coś wynosi. Wyciąga tym, daje temu i temu. To tak ją mamusię pobili, że po 6 tygodniach wróciła, nie powiem, bo wróciła mamusia do domu, ale plecy to miała poprzecinane i głowę to miała, aż miała takie skarupek rany porobiły. Głowę miała z włosy ścięte do głowy skóry. No widzisz, Teresa, masz no. rzeczywiście, jak wielu z nas, ja akurat tak. nie mam w rodzinie tak. takich wspomnień. Ale dzisiaj jesteśmy, żeby tak. trochę o tym powspominać. Basiu, dzisiaj powiedz, tak. impreza była bardzo udana, wzruszająca. A wszystkie są udane. Tak, a też szczególnie ta, bo ona, tak, wiesz, bo była wzruszająca, była tak. trochę humoru było, ale niewiele, no bo wiem, teraz troszeczkę już jest po... No nie można, nie musimy wypadało. Żyć, nie możemy dociskać. To, tak, bo to nie był temat do śmiechu. Nie, nie był, no. nie był. Opowiedz, jak ci powstańcy, jak ty ich zapraszasz, jak oni się czują? Bo ja widziałem, że oni tu już nie młodzi chłopcy, ale dziarscy, wiesz? No więc tak. Chcieliby opowiadać też i bez końca o tym, żeby nam coś powiedzieć, prawda? O więc tym, co się z działo. Tym zapraszaniem to jest tak. Koleżanka dorwała takiego indywidualnego pana, ten, który przyjechał pierwszy aha. ze swoją lekarką, która się nim opiekuje, z pana Sadowskiego i od początku do końca ona z nim rozmawiała. Ja z kolei bardzo się przyjaźnie z byłym dyrektorem parku, który jest mianowany kustoszem chwały i sławy oręża polskiego. Aha. I on ma bardzo ścisły związek z tym Światowym Związkiem Żołnierzy AK. Aha. I on przywiózł tych powstańców. Właściwie nie zrobił mi zawodu, tak powiem, bo ja nie znam żadnego z powstańców mhm. osobiście. Ten, którego znałam, już niestety nie żyje. Ale i pan dyrektor Misiak przywiózł ich ze sobą i to jest głównie jego zasługa. Ja go tylko mocno prosiłam. Teraz tylko taka na chwilę taka uwaga rodzinna trochę. Tak? Twój syn z pięknym zespołem, z synową, jak tak, mi powiedziałaś, tak. pięknie grali wzruszające pieśni, chociaż też i była pieśń taka troszeczkę, powstańcy też mieli na to tak. czas, żeby trochę o jakiejś Zosieńce tak, czy sanitariuszce, pani Małgorzatce. Chcę, tak. żeby też było zaśpiewać. Wesoło. Było, no, czasy były smutne, ale życie tak. toczyło się dalej. Były śluby, ludzie się kochali, rzucali. Ja bardzo ci dziękuję za tą uroczystość. To jest moja nowa koleżanka już od paru miesięcy, bo tu już byłem z okazji innej troszeczkę uroczystości, bo dzisiaj jest troszeczkę smutno, bo czcimy... Obchodzimy rocznicę Powstania Warszawskiego. Zgromadzili się tutaj znamienici goście, przede wszystkim uczestnicy Powstania Warszawskiego, którzy opowiadali o swoich przeżyciach. No i oczywiście byli przedstawiciele
stowarzyszeń różnych, między innymi Stowarzyszenia Seniorzy i Juniorzy, tak? No i przedstawiciele władz gminnych i samorządowych, goście dowódca grupy Campinos, prawda? Goście z piękną szablą. Tak, major. Harcerze, mnóstwo gości, różnie przypadkowych, którzy w celach turystycznych przechodzili. Wszyscy się tu zgromadzili i śpiewali. Tak. Myśmy też śpiewali. Dziękuję Ci bardzo i gratuluję Ci, bo chcę Państwu powiedzieć, że Inga prowadziła całe zajęcia. Państwo zresztą zobaczycie to na naszym materiale. Okropnie to wypadło, ale... Bardzo dobrze, tak nie mów. Jesteś początkującą seniorką, która zaczyna prowadzić. Wiesz, jest dosyć smutna to okoliczność 75 lat temu, ale my żyjemy dzisiaj. Ale to wszystko przez Ciebie, bo ja nigdy nie prowadziłam takich spotkań. No. A teraz skąd to się wzięło? Udzieliłem się, senior, junior, udzieliłem się tobie. Nie tyle się udzieliłeś, ile udzieliłam ci, poprosiłeś mnie o wywiad wówczas. I ci moi koledzy zobaczyli film z tego naszego spotkania i powiedzieli, nadajesz się, robisz następne spotkanie. O, i to ty mnie wkręciłeś. Dobrze, dziękuję, do zobaczenia, seniorzy i juniorzy, przy następnej okazji. Seniorzy i juniorzy, muszę wam powiedzieć, że to jest człowiek orkiestra. Okoliczność, już mówiłem tyle razy, jest dosyć smutna, ale my żyjemy teraz i trzeba się trochę uśmiechnąć. Ty wszystko to przygotowywałeś, grasz na harmonii, córka twoja śpiewa, żona ci towarzyszy. Od ilu lat ty pomagasz Basi tutaj w tym całym, no w tej chacie campinoskiej? No my założyliśmy stowarzyszenie w 1996 roku, czyli to już jest 23 lata, a w tej chacie urządziliśmy ją w 2006 roku, a w 2007 otworzyliśmy i cały czas tutaj robimy charytatywnie, pomagając ludziom, pokazując, jak wyglądała chata 100 lat temu. A teraz ta dzisiejsza uroczystość właśnie, żeby uczcić 75-lecie Powstania Warszawskiego. I Basia wcześniej mówiła, że zawsze jakoś przyjeżdża jakiś powstaniec. Tak. Jak ty to przygotowywałeś? Jak ty to organizujesz? Czy współorganizujesz? Ludzie chętnie uczestniczą w tym? Tak, my właściwie to robimy wspólnie, bo to jest Towarzystwo Campinoskie i my się spotykamy na spotkaniach, na zebraniach i ustalamy jakiś scenariusz, jak ma to wyglądać, jak ma wyglądać kontur całego tego programu i później staramy się to zrealizować. Odpowiedzialni są za poszczególne etapy i przygotowujemy, później się spotykamy, łączymy, co komu się udało, co się nie udało i wtedy szukamy, na przykład najgorszy problem to jest z powstańcami. No tak, no i tak. Tutaj, ponieważ, ale wytrzymali dzisiaj, nie było... Wytrzymali, nawet zabroniliśmy, może za mało daliśmy im głosu, ale to jest plenerowe spotkanie i myślę, że trzeba dać im też odpocząć i żeby po prostu ludzie pośpiewali, bo o to chodzi, bo taki cel jest naszego spotkania, żeby wszyscy uczestniczyli w śpiewaniu, bo wtedy najbardziej oddajemy hołd tym poległym. Pozdrawiamy seniorów, juniorów!